Proszę Państwa, upał dzisiaj. Radio Tok FM Euroconchita, Barbie, Baby Langström Extra, dzisiaj 31. I taki upał dla naszych zwierzaczków. Strasznie wielki upał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Zrównoważony rozwój świetle encykliki Laudato Si. Ojca Świętego Franciszka to temat naszego dzisiejszego spotkania. W studiu profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, minister środowiska. Witam Panie Ministrze. Szczęść Boże, witam serdecznie Ojca, witam serdecznie telewizorów. Encyklika Ojca Świętego Franciszka Laudato Si, troska o wspólny dom. Wydaje się to długo wyczekiwany dokument o ekologii, ochronie środowiska. Jako dowód, gdy Ojciec Święty Benedykt XVI był podczas swojej podróży apostolskiej w Anglii, można było w centrum prasowym zaobserwować wielkie poruszenie dziennikarzy, wręcz nawet złość, że Ojciec Święty Benedykt wówczas nic nie mówił o ekologii, o poszanowaniu środowiska, a okazuje się, że Ojciec Święty Franciszek pisze encyklikę Laudato Si, ukazując nam ekologię, środowisko, cały świat jako wspólny dom, o który trzeba się troszczyć. Czym dla Pana Ministra była ta encyklika Ojca Świętego Franciszka? No, ta encyklika była dla mnie wielkim spełnieniem moich oczekiwań generalnie i oczekiwań całego świata. Z tego powodu, że w roku 1992 podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro sprecyzowano główne zagrożenia dla świata z punktu widzenia właśnie środowiskowego. I tam wtedy stworzono pewne podstawy powiedzmy ideologiczne zrównoważonego rozwoju, jak również formuły prawne tego zrównoważonego rozwoju, w jaki sposób go wprowadzać. Wtedy stwierdzono, że należy walczyć z takimi zagrożeniami świata, jak zmiany powodowane w atmosferze, związane z jakością powietrza, generalnie określono to jako politykę klimatyczną i konwencję klimatyczną. Tam również określono, że jednym z głównych zagrożeń świata jest zanik bioróżnorodności. Tam również i w związku z tym powstała pierwsza jak gdyby zręby te prawne, czyli konwencja ONZ-owska o ochronie bioróżnorodności biologicznej. I następne problemy to sprawy związane z wodą, z pustynnieniem. I tam również powstała ta konwencja albo zręby tej konwencji dotyczącej walki z pustynnieniem. Na szczeblu całego świata. Były to wyzwania globalne i równocześnie były to takie podstawy globalne w kierunku tego, żeby załagodzić te problemy. No i się okazało, że po prawie ponad 20 latach, a rzeczywiście tak jest, ponad 20 lat minęło i te problemy nie tylko, że nie zginęły, ale wręcz odwrotnie, są nadal bardzo aktualne i jeszcze głównie się zaostrzyły. I ta encyklika Ojca Świętego właśnie mówi, że mimo tego, że żeśmy przyjęli koncepcję zrównoważonego rozwoju w 1992 roku, mimo że przyjęliśmy konwencję klimatyczną, przyjęliśmy konwencję o ochronie bioróżnorodności, konwencję o pustynnieniu, do tej konwencji klimatycznej jest, załącznik był protokół z Kioto, to prawdę powiedziawszy te główne zagrożenia świata są, narastają i to Ojciec Święty wyraźnie powiedział właśnie w encyklice Laudato Si. Mówi, że następuje, mimo żeśmy przyjęli te założenia prawne, zobowiązał się cały świat do realizacji, to wzrasta koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze, wzrasta średnia temperatura na świecie, obniżana jest, znaczy ciągle jest problem jakości powietrza, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich. 1/3 populacji ludzkiej cierpi na brak dobrego powietrza, szczególnie dotyczy to aglomeracji miejskich. 1/3 świata cierpi na brak wody albo brak dobrej wody. To jest jeden z największych problemów świata i ten problem nie został załatwiony. Równocześnie trwają procesy wylesiania, degradacji lasów, degradacji gleb, a więc w związku z tym Ojciec Święty wyraźnie to mówi, że no, nic się nie dzieje w gruncie rzeczy, trzeba w jakiś sposób zacząć temu przeciwdziałać. Następuje ciągle zanik bioróżnorodności, giną gatunki dziko występujące w różnych połaciach, w różnych obszarach naszego świata. Niektóre gatunki giną bezpowrotnie zupełnie, więc problem niezwykle, niezwykle istotny. Równocześnie, gdy się popatrzy na pewne trendy, które występują na świecie, o tym Ojciec Święty wyraźnie mówi w encyklice Laudato Si, wzrasta bezrobocie w terenach wiejskich, niezurbanizowanych, a równocześnie spada miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych. A to przecież tereny niezurbanizowane to tereny wiejskie. 1/3 populacji ludzkiej cierpi na głód.
a wraz z głodem, a to jest związane z degradacją gleb, z procesem zanikania gatunków, z procesem pustynnienia. I w tej sytuacji jedna część świata, czyli 1/3 świata cierpi na nadprodukcję żywności, prawda, gdzie największym problemem stają się odpady żywnościowe, to jest między innymi no, jednocząca się Europa, państwa wysoko, bardzo mocno rozwinięte, a z drugiej strony 1/3 świata cierpi na głód, więc jest coś zupełnie, powiedzmy, niezrozumiałego i o tym Ojciec Święty w tej encyklice Laudato Si wyraźnie mówi. Równocześnie wskazuje na takie główne problemy, że problemy świata nie giną, ale równocześnie biurokracja się rozwija bardzo mocno, prawda? I o tym Ojciec Święty również mówi, że trzeba walczyć z biurokracją, trzeba